Cześć! Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o kryzysach ozdrowieńczych na diecie dr Dąbrowskiej, ponieważ wiem, że wiele osób bardzo boi się tych kryzysów i kiedy zaczynają się kryzysy, to zaczynacie rezygnować albo z diety, albo zaczynacie się zastanawiać, czy iść do lekarza. Więc nie bójcie się tych kryzysów, bo ja przeszłam trochę kryzysów, więc też się oczywiście przestraszyłam, więc to jakby nie ma usprawiedliwienia, że ja tutaj tak było, też się przestraszyłam. Wręcz w pewnym kryzysie to chciałam iść do lekarza. Ale albo byłam niezadowolona bardzo, na przykład tak, bo coś mi się pogorszyło. To są tylko kryzysy ozdrowieńcze, więc nie ma co się martwić. Więc tak. Moje kryzysy ozdrowieńcze były, opowiem Wam ogólnie o wszystkich, które miałam, a byłam dwa razy na diecie dr Dąbrowskiej 6-tygodniowej. Dodatkowo robiłam sobie takie 3-dniówki, 5-dniówki, tygodnie albo 2 tygodnie diety, gdzie czasami przerwałam dietę, ale pełnych diet przebyłam dwa razy po 6 tygodni i miałam właśnie spektakularny efekt typu wyzdrowienie tych 7 chorób, a przy okazji jeszcze innych, których nie zauważyłam, tak? Które nie były chorobami aż tak istotnymi. Więc zaczynamy. Miałam już, wspominając o głowie, bo doktor Dąbrowska mówi, że na głowie, że jeśli chodzi o głowę, no to drugiego dnia boli, że to się zaczyna taki pierwszy ozdrowienie organizmu, te toksyny się uwalniają i tak dalej pod wpływem tego postu. Ja nie miałam takiego bólu głowy, takiego prawdziwego, w ogóle ja nie choruję na żaden ból głowy, nigdy nie chorowałam, więc głowa mi bardzo rzadko w życiu bolała, może dwa razy, albo mnie po prostu delikatnie ćmiła, więc tak jakby ból głowy odrzucałam całkowicie. Miałam takie ćmienie podczas postu, że ciężką głowę i tak dalej, ale to nie był ból głowy, gdzie trzeba szukać tabletek i tak dalej. Miałam z kolei straszny ból w okolicy szyi. Pojechałam nad morze z rodziną i tam po 2 tygodniach miałam niektóre kryzysy ozdrowieńcze. Na przykład taki kryzys typu szyja. Miałam na szyi tutaj, w tym miejscu, dokładnie tak jak jest tarczyca, a miałam niedoczynność tarczycy, z tego co wiecie. I tutaj była sytuacja taka, że mnie strasznie zakuło w tym miejscu. I w momencie, kiedy mnie zakuło, to czułam się bardzo źle, bo się przestraszyłam, tak jak Wy czasami się przestraszacie, tak? Zakuło mnie strasznie. Taki kujący, mocny ból. Trwało to 2-3 minuty. Taki ciągły ból to był i przestraszyłam się, no ale sobie już byłam trochę doświadczona w tej diecie i wiedziałam, że to jest kryzys ozdrowieńczy, więc akurat się tutaj tak bardzo nie próbowałam tutaj szukać lekarza czy jakieś tak, zresztą przeszło zaraz. Za to miałam drugi kryzys ozdrowieńczy nad morzem, w momencie kiedy leczyłam małopłytkowość krwi. To miałam takie coś, że weszłam do morza zimnego i wystąpiło mi tak jakby siniaczki, krwiaczki na całym ciele. Miałam po prostu ciało w kropki, w czerwone, krwiste kropki, od stóp, po prostu wszędzie. Ręce, nogi, najwięcej na udach, na nogach, tak jakby małe siniaczki, jakieś rzeczy. Byłam wtedy w krótkich spodenkach i wyglądało to bardzo źle. Mój mąż mówi, w ogóle nie przejmuj się, bo przecież to jest ten kryzys ozdrowieńczy, jesteś na diecie i tak dalej, ale ja się przestraszyłam, bo miałam to przez 2 dni. To mi zbielało na drugi dzień troszkę, ale nadal było, więc to było takie coś, że się bardzo przestraszyłam, bo doznałam, więc myślę, że to, co miałam nie tak z krwią wtedy i z tą małopłytkowością, z tymi małopłytek krwi, co miałam, że to się w jakiś sposób regenerowało. Więc ja to sobie w ten sposób przetłumaczyłam. Nie wiem, jak Wy sobie tłumaczycie te kryzysy. Wiem, że ja odniosłam to do tej małopłytkowości, tak? Ból tutaj odniosłam do tarczycy. Ból podbrzusza miałam bardzo silny, no i można to różnie tłumaczyć, ponieważ byłam po 2 porodach, więc można było to w jakiś sposób tłumaczyć, że coś tam się działo w tym brzuchu wcześniej, ale miałam także konizację szyjki macicy i myślę, że to był właśnie ten ból, który dotyczył, bo to był taki ból jak przy okresie, bardzo mocny, bardzo taki sam ból czułam po zabiegu, właśnie po pierwszym porodzie.
porodzie, kiedy miałam tą konizację szyjki, kobiety będą wiedziały, o co chodzi. No to był następny kryzys ozdrowieńczy. Jeśli chodzi o katar sienny, który miałam i którego się pozbyłam, to miałam w pewnym momencie taką sytuację, że zaczęło mi kapać z nosa jak woda. Po 2 tygodniach właśnie zaczęło mi po prostu kapać i nie mogłam powstrzymać, jakby mi ktoś ciurkiem wody po prostu lał. Musiałam tak z chusteczką chodzić, bo coś się wydarzyło. Ale to było tylko przez paręnaście minut. Paręnaście minut i się skończyło, więcej nie wróciło i katar sienny zginął. Także to była taka sytuacja, takiego kryzysu. Zaostrzył mi się celulit, bardzo. I przestraszyłam się, ponieważ to już było bardzo nieestetyczne. W momencie, kiedy chciałam mieć mniej celulitu i tak dalej, myślałam, byłam już dosyć sporo na diecie, bo to było chyba 1,5 albo 2 tygodnie i ten celulit się bardzo zaostrzył, bardzo, bardziej niż miałam normalnie. I mówię, o matko, co się dzieje? Ale zaczął z dnia na dzień robić się od tamtej pory coraz mniej. Czyli zaostrzył się, rozbił się, zrobił się większe grudki, czyli takie, znaczy częstsze, może tak jak dziewczyny widzicie u siebie celulit, tak później ten celulit mój był taki jakby rozbity, rozbiła się na więcej kuleczek, można tak w przenośni powiedzieć, więcej kuleczek, a potem zaczął z dnia na dzień maleć. Coraz mniej, coraz mniej, coraz bardziej gładka skóra i zaczął uciekać ten celulit. Także to mnie bardzo ucieszyło. Celulit ginie nam bardzo długo na diecie dr Dobrowskiej, w sensie, że całkowicie pozbędziecie się go dopiero po 6 tygodniach. W momencie, kiedy byłam już na kolejnej diecie, no to ten celulit szybciej się go pozbywałam. Czyli na zasadzie, jeżeli zgrzeszyłam po roku czasu, przypuśćmy, znowu nabawiłam się jakiegoś tam celulitu, to nigdy nie wracał z taką dużą siłą. Było to dużo mniej celulitu, ale jak jadłam dużo słodyczy to i jakieś fast foody czy jakieś inne rzeczy, to wracał. Wracał ten celulit, więc później, jeżeli przechodziłam z powrotem na dietę, ten celulit ginął szybciej. Szybciej, już nie było tak, tylko przy pierwszej diecie bardzo długo ginął i dopiero po 6 tygodniach zginął całkowicie. Przy kolejnych dietach już nie było tak, było to szybciej, skóra się szybciej regenerowała i tak dalej. Następny mój kryzys ozdrowieńczy, kiedyś jak byłam nastolatką, miałam trądzik straszny, okropny, ten kto mnie znał, to wie. I dostałam krust na twarzy, w różnych miejscach, na szyi, tutaj, dostałam różnych krust i też się zezłościłam, bo tyle czasu nie miałam, a byłam uczulona na ten trądzik i nagle tutaj się okazało, że jest trądzik. No i dostałam, ale trwało to parę dni, fakt, nie zginęło po godzinie, trwało parę dni i ustąpiło. Ustąpiło całkowicie, zbielała twarz, wszystko się zrobiło super. Poprawiły mi się włosy, paznokcie, cera, jędrność skóry i wszystkie inne rzeczy. Także nie bójcie się kryzysów ozdrowieńczych, bo one Was uzdrawiają. To znaczy, że dieta działa i że wszystko jest w porządku i że zaraz będziecie zdrowi. Na razie, hej!